Dzień dobry, panie dyrektorze. Jesteśmy świadkami niezwykłej uroczystości, bo wręczaliście najlepszym uczniom, talentom szkoły nagrody. Proszę powiedzieć, w jakich kategoriach, co to w ogóle była za uroczystość? Mieliśmy okazję gościć dzieci, którym przyznano, tak jak widać, tytuł talentu roku 2020. Są to nasi uczniowie, których wyróżniono za sukcesy osiągane w dziedzinie języka polskiego, matematyki, w dziedzinie oczywiście osiągnięć sportowych, osiągnięć w sztuce. Myślę, że nie pominęłam. Ale są to dzieci, które pracują też ciężko na co dzień, więc tym bardziej miło by nam było ich dzieci te wyróżnić i gościć. Wśród tego grona była też czwórka naszych absolwentów naszej szkoły, więc tym bardziej miło nam było, że ci uczniowie nas odwiedzili. Pani dyrektor, statystycznie, tak powiedzmy sobie, ilość talentów w szkole rośnie czy maleje? Rośnie, dzieci odkrywają im różnorakie uzdolnienia. Też pracujemy na tym, zależy nam na tym, żeby jak najwięcej uczniów odkryło swoje mocne strony i realizowało się w wybranym przez siebie kierunku. Jeżeli tych talentów jest dużo, to znakomita promocja szkoły. Mamy nadzieję i jesteśmy szczęśliwi, jeżeli te dwa cele są wspólne. Dobrze, jeszcze jedno pytanie na koniec. No, żyjemy w ciężkich czasach epidemii. Jak sobie dajecie tej dziedzinie w ogóle radę? Nie jest lekko, na pewno dzieci są umęczone chodzeniem w maseczkach. Myślę, że sytuacja jest jaka jest, wymaga to od obu stron, i od uczniów, i od nas zwiększonego wysiłku, ale dajemy radę. Oby tak było, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję również.